Michał Kowalonek, studium, uśmiecha się. Witam Cześć, Dzień dobry, witajcie. Michał, który kursuje między śląskiem a wielkopolską, ale tym razem jesteś po prostu snowmanem, powraca zespół tak, Snowman macie ma nową z płytę, gwiazdo zbiór. Wiesz, jak się mówiło, kiedy dołączyłeś do składu myslowic, jak? którzy mówili, że to już posnął mnie. To już jak chłop poszedł już, już na, na, na taką wodę i tak dalej, to już po, po zespole. A się okazało, nie, że wcale. Nie. Okazuje się, że czasami można mówić, ale to lepiej poczekać aż co się, co się stanie. Tak no? tak także fajnie, że, fajnie, że daliśmy sobie czas na. Na jakieś rozterki, rozważania, inspiracje i wr wracamy teraz z, myślę, że z piękną płytą. Mhm, ale sam o tym mówisz, że z nowymi emocjami, z jakimś nowym otwarciem w ogóle Tak, dla zespołu. tak, tak. Tak. Wracamy, no, wiesz, jesteśmy długo na rynku. Mhm. Ile? 20 lat? Nie, 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 aż tyle chyba nie. Ale wam przybiłem 10-15 powiedzmy. Mhm. I, i, ale tak wiesz, biegaliśmy od muzyki do teatru, od. Od ścieżek dźwiękowych do filmów, do filmów niemych yy, i takich naprawdę bardzo dziwnych, ekstremalnych historiach, które, yy, które kochaliśmy robić no tak, i jakoś iś... tak teraz taki lej się zrobił po prostu, że zlaliśmy się jak, jak do, do takiego po prostu yy, ciepłego, fajnego, dobrego słoika, jakby nie wiem, jakoś tak wpadliśmy mhm. w taki, taki, taki fajny zaułek. Gdzie udało się te wszystkie rzeczy tak nagle w ogóle z taką łatwością e, nagrać. W, w ogóle jestem wiesz, w szoku. Nagrywaliśmy długo, ale z taką łatwością i bez, takich, bez jakichś takich barier, murów. Po prostu puszczaliśmy niektóre tematy, towarzyszyliśmy tym piosenką mm -hmm. i one się nagrywały same właściwie. No nie wierzę, naprawdę. <laughs> to posłuchajmy. Ten singiel słuchacze Muzycznej jedynki już znają, ale nigdy dosyć myślę. To jest pierwsza piosenka, która promowała ten album, ale nie jedyna i dzisiaj jeszcze posłuchamy, a za chwilę Gdy do no wywrócimy Snowman. No ależ jesteście dynamiczni na tej płycie Snowman. Znów jesteś sobą. Pierwsze nagranie, które poznaliśmy z albumu zbiór Michał Kawalonek, studiu muzycznej Jedynki. Chle opowiadaj o tej płycie, bo mam wrażenie, że ona jest przez was do bólu przemyślana. Mówię o całym koncepcie. Kurde, ja bym wolał, żebyś ty mi opowiadał. Ja, że ja mam opowiadać. Żebyś ty mi mi powiedział, co ja bym, czujesz, jakby wiesz. Ja bym się wie... chciał czegoś dowiedzieć od ciebie jednak o tej płycie, jak to było o powrocie, o tej konsolidacji zespołu już opowiedziałeś, ale opowiedz, no chociażby o, tym, o, tej, o tej piosence. To było tak, że rzeczywiście to nowe otwarcie spowodowało i u ciebie jakieś otwarcie głowy na zupełnie inne dźwięki, ale też teksty, które są napisane prostym językiem, czasem poetyckim, ale jednak wyrażają mnóstwo uczuć, jak mów do mnie chociażby. Szybka, tak, tak, tak. To piosenka. Wiesz, co, no, myślę, że kluczem, kluczem do, tego, do, do tego albumu są y, takie nasze pierwotne emocje, takie, mm. które, w każde, każde, ka, każde, które każdemu w duszy grają. I czasami problem polega w tym, na tym, że nie pozwalamy sobie czuć nie? sami mm. siebie. I odnaleźć ich, i wiedzieć, że jestem wkurzony, nie wiem, jestem smutny. I, ale jestem też zakochany. Ale jestem zakochany, jest, no, jestem wdzięczny, na przykład nie. Mhm. Tęsknię, jestem, ci, jestem ciekawy nie? To, to są rzeczy, które, które w tych takich pędzących czasach yy, Mały małych, małych ekranów, po prostu pędzących y, literek, i y, y, y wszystkich tych dźwięków, gdzie już teraz w lesie ciężko, wiesz, y, s, usłyszeć bez, tylko. Bez smalaz, no, nie? Tak. Tylko raz. Więc jakby myślę, że kluczem sami jesteśmy do tej, do tej płyty i dlatego też, dlatego też ona zwraca się wprost, dlatego też ona nie komplikuje, tylko wiele rzeczy nazywa po imieniu, a jeszcze te trudne rzeczy stara się jakoś tak miękko podać. Bo to też nie są łatwe rzeczy. Tak jak na przykład ostatni numer mhm. i, i, i taka jakaś moja, nie wiem, odbiór, interpretacja tej sytuacji politycznej daleko od naszego kraju. Mhm. Michale, a muzycznie? Jak było? To był rzeczywiście, to była współpraca, bo większość numerów jest twoja po prostu. Wiesz, ale muzycznie rozumiem, że muzycznie, muzycznie, swoje. muzycznie zrobiliśmy fajny taki koktajl sobie. Mianowicie ja rzeczywiście dużo, dużo z tych piosenek gdzieś tam na gitarę, gdzieś na, na, na pianinko skomponowałem, ale potrzebowałem zespół, potrzebowałem ludzi, którzy włożą w to jakby swoje serce, swoją energię, bo, bo no bo to ma wartość tak naprawdę dla mnie największą, czyli relacja z człowiekiem, z drugim człowiekiem, a, a zespół daje tą szansę, daje tą taką platformę na, na wymianę myśli, wymianę słowa. W wymianę yy, niewerbalnych dźwięków. No, niektórzy tak, mówią jakby... tak górnolotnie energii. Jakieś, Energi, tak tak, chyba tak, energia, myślę, że tak, 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 energia zawiera jakby wszystkie te rzeczy te rzeczy rzeczywiście, które wymyśliłem od miłości do nienawiści. Nie? No tak, a i fajne. I jeszcze no? jeden człowiek, który spajał to wszystko i który zupełnie okiem, wydaje mi się, bardzo obiektywnym, a jednocześnie z ogromnym doświadczeniem, pomógł Wam tę płytę tak właśnie zaprojektować. No, fajnie, 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 fajnie. Leszek, Leszek ostatnio, jak wczoraj z nim rozmawialiśmy, i Leszek tak troszkę. And... Zauważyłem wczoraj, że tak się trochę chciał wycofać jakby z tej swojej, swojej funkcji, którą, po, po, y, tak i oddać nam pole trochę i, i, mm -hmm. i, i ten, wiesz, tę ten, no, ten, ten, jasność, mówię. ten błysk jakby, ale nie daliśmy się, nie? Jakby mamy, mamy wielką wdzięczność dla Leszka, zrobił kurczę, no kosmiczną robotę, że tak w terminologii gwiazdozbiorowej powiem, mm -hmm. naprawdę kosmiczną, przede wszystkim miał do nas cierpliwość, wysłuchał nas do samego końca i wychwycił te najistotniejsze rzeczy, które się działy, bo płyty nagraliśmy w 80% live po prostu. Weszliśmy do studia i zagraliśmy tak, jak zagraliśmy. Ewentualnie później dogrywając wokale i te takie ciche instrumenty, jak jakiś akustyk albo. Nie? Także to, jak to jest nagrane, to tak było nagrane, więc stworzyć atmosferę w studiu. Żeby się ludzie otworzyli. Mhm. Ludzie, którzy nie spędzili ze sobą całego życia, tylko po prostu znają się na przykład od trzech tygodni, od miesiąca. To jest, to jest, to jest to świadczy o człowieku bardzo, bardzo, bardzo. Dla mnie ogromnie dużo, nie? Mhm. Michale, a jaki jest odbiór tej płyty? To jest najbardziej piosenkowa wasza płyta i... Jeszcze do końca nie wiemy, bo ta płyta mhm. właściwie, wiesz, na platformie no jest... Tidal jest od trzech dni czy dwóch dni to cyfrowa premiera była 21 C tak, kwietnia, tak? Tak, tak, no Czyli to było przed chwilą, a, a, a na, na płycie będzie można ją zakupić od 5 maja, więc zbieramy, zbieramy, zbieramy refleksje, zbieramy odczucia. To tak półpremierowo jesteś. Pół muzyczny. Cały czas jestem półpremierowo, no. mhm. I państwo usłyszycie za Ale też odważyliśmy kolejny. się, wiesz, właśnie fajne jest to, że odważyliśmy się na ten, na ten ruch y taki streamingowy z Tajdalem, bo, bo mamy zaszczyt prezentować tam w bardzo wysokiej jakości tak. To jest tak zwana master quality. Tak. Więc jest odsuw taki jak bezstratny, co, co też Leszkowi bardzo odpowiadało, nie? bo no on, ma, on ma w ogóle ma fizja na punkcie. Tego, jak dźwięku. i co brzmi. Mm -hmm. I, 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 I wspólnie stwierdziliśmy, że, że może to jest jakiś kierunek na, 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 na zmianę na, dla młodych ludzi na to, żeby rzeczywiście postarać się, o, wiesz, o to skąd o, o źródło, postarać się, żeby, żeby dać szacunek y, 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 ostatecznie muzykowi jakby tak. y, nie odmał nie, pełni nie, obcinać, takie, nie pełni pełni tych tych częstotliwości. Tak, tak mm -hmm. dajmy, dajmy sobie szansę po prostu tak, jak ja teraz mówię do ciebie, to tak ty mnie słyszysz po prostu i to jest. Fajny, nie jest fajne. To jest jeden do jednego. nie I można, to można, to, można, można z muzyką to, to, to też mieć. No. Michale, po, to. powiedz jeszcze, o, bo miałem, mam wrażenie, że nie wypowiadałeś się aż tak osobiście do tej pory, ale bardzo ważny utwór to Syria na tej płycie. Mm -hmm. Powiesz coś? Wiesz co, no, to był, miałem taki moment, raz, że trudny w swoim życiu prywatnym, a dwa, że... Że to była szybka reakcja, po prostu na, na, na jakiś taki y, dziennik, który wylądował u mnie na, na, na biurku, y, ze zdjęciem ludzi, którzy po prostu uciekają mnie mhm. y, y, i mają przy sobie całe życie, po prostu. I Ja, ja to bardzo poczułem. I jestem w, tym, jestem w tym temacie bardzo jestem w tym temacie bardzo z różnych stron. I obserwuję go i towarzyszę wielu postaciom, jakby e, tym, którzy tam to rozpoczęli i teraz są w Turcji, tym, którzy z Polski dojeżdżają tam i pomagają, tym, którzy uciekli stamtąd mieszkają w Polsce i uważają, że ci, którzy z Polski dojeżdżają tam robią błąd, po prostu mhm. je, Czyli jest, to są takie szachy, to to kilka, kilka spojrzeń o tym, że właściwie historia. nie. nie Właściwie nawet nie chcę zabierać głosu jakby w tej sprawie, po prostu mogę tylko powiedzieć, że, 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 że boli mnie to, że takie rzeczy się dzieją. I no. jest taka piosenka. Michał wypowiedział się po prostu na tej płycie również mm, na temat Syrii. Gwiazdozbiór. Nowa płyta zespołu Snowman. Michał Kowalonek, dziękuję Ci za wizytę. Koncerty? Powiedz koncerty czy, czy, czy koncerty, koncerty mamy, gramy. Tak, gramy na ofie w, w Krakowie e, z początkiem maja. Gramy w czwartek y, nie, to jest, w Grizzly Bear. Mam nadzieję, że to jest czwartek. To jest Warszawa. Ja jesteśmy tak, w Warszawie. Jesteśmy, gramy w Warszawie. To jest, to jest jutro. Dzisiaj gramy próbę tak. w Warszawie. Jutro gramy koncert. Zapraszam serdecznie. E, Gryzlibery. Zdaje się, że godzina 2021 nie, nie przygotowałem no, się trochę, jest, ale wszystko, wszystko można sprawdzić natychmiast. No. Michał Kowalonek, Snowman. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Cześć.